Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w grę o nazwie Gods and Glory, czyli takie jakby Happy Wheelsy w 3D. Z tego co widziałem po pierwszym odcinku, w miarę wam się to spodobało, zobaczymy jak to będzie dalej. Jeżeli będzie się dalej wam podobała ta seria, to myślę, że będę ją po prostu kontynuował. Zobaczymy, to wszystko zależy od tego po prostu, czy ja będę miał ochotę i czy wy będziecie mieli ochotę to oglądać. Także, oczywiście przypomnę jeszcze zanim zaczniemy sobie tutaj grę, że jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia, czyli taki dzwoneczek, który powinien wam pokazywać w ogóle, że film został przesłany. Bo niestety z samych subskrypcji już to nie wynika. Dzisiaj zagramy sobie na mapach, które pobrałem z workshopa, jako że ostatnio sprawdzaliśmy normalne mapy, które są gotowe w grze. Dzisiaj sprawdzimy sobie, tak jak powiedziałem, mapy z workshopa. Takie tutaj mamy do wyboru. Oczywiście każdy może mapy tworzyć. Jeżeli ktoś miałby tę grę i chciałby stworzyć dla mnie jakąś mapę, to śmiało gdzieś tam do opisu lub do nazwy może umieścić nick Hogaty i wtedy ją znajdę. Także zaczniemy sobie od DevMau. They say those who enter the DevMau never return. Can you stare death in the face and survive? Ok, spróbujemy. Zobaczymy jak to wyjdzie, nie grałem jeszcze na tych mapach, więc tak jak w Paint the Town Red, no po prostu sobie testujemy. Zaczynamy dzisiaj od Johna i Jimmy'ego, czyli od tata i Mattiego, także nimi sobie pogramy. No i tak, mamy wielką, no nad nim jak to, taką dolinkę jakby zrobioną, w której musimy przejechać i przetrwać po prostu starcie z tego początkowo kulami jakimiś. Okej, Mati, weź się nie wydurniaj. Okej, aha, my te kule możemy przepchnąć chyba. To easy. Aha, no okej, wiecie co? Te kule by nawet się przydało przepchnąć, z tego co widzę. Mati! O nie, Mati już wysiadł, jak widać. Tutaj oprócz tego, że są te takie piłki, to jeszcze zwykłe piłki w nas uderzają tak jakby. Także my musimy uważać bardzo, jak przejeżdżamy przez to. Ja pierdzielę. Uniknąłem śmierci. Dobra. O fuck, co? To jest... Nie! Nie! Ja pierdzielę. Tate, god damn, okej. Tak jak mówiłem, gra nie jest łatwa, gra jest trudna, oczywiście. Przypomnę też tylko, że gra może być brutalniejsza, więc dla wszystkich ludzi, którzy, no powiedzmy, nie chcieliby takiej nawet lekko brutalnej gry, jak właśnie Happy Wheels 3D, czyli Gods and Glory, to radzę nie oglądać tego odcinka po prostu. Także wiecie, no kto lubi takie klimaty, to może pooglądać śmiało, jak was rozrywa na przykład. Nie, no ja powiem tak, szczerze mi się to podoba. No wiadomo, no po to są gry, żeby jakoś tam odstresować się, odreagować czasem czy coś, a to jest tak spokojnie do przejechania było, patrzcie. Widzieliście, mogliśmy normalnie przejechać. Mati, ty uniknąłeś śmierci. Powinieneś mi, Mati, podziękować. O fucken, dobra, okej, mamy jakąś skocznię, god damn. Powiem wam, że to nie jest taka łatwa mapa, jak myślałem z początku. No okej, lecimy dalej. O fuck, Mati, ty krwawisz! Jezu, Mati ma odciętą nogę chyba. No dobra, wolę nie sprawdzać, szczerze powiedziawszy. Mati to jest zbędny balast, tak mogę powiedzieć. Ale chyba dojechaliśmy do mety. Proszę bardzo. Dojechaliśmy do mety, także minuta 30 zrobiliśmy tę mapę. Zmienimy ją sobie teraz na kolejną jakąś, oczywiście tutaj z workshopa, ale pierwszą mamy już zrobioną. Ogólnie jeżeli udałoby mi się zrobić te wszystkie mapy dzisiaj na odcinku, to myślę, że wtedy po prostu przejdę jeszcze na mapy podstawowe. No okej, okay, Desert Trap, jakaś pułapka pustynna. Mamy do wyboru tego, Quada i Erla, bo Young Family już jeździliśmy. A to jest dobry ojciec, to jest ojciec roku 2017. Ale Erl wygląda jak taki, typikal myśliwy. Tutaj piwerka, tutaj jakiś shotgun, jakiś kij baseballowy. No, oczywiście aparycja po prostu boga Dionizosa, także, i kładzik. Także lecimy. O fuck, te rzeczy fajne, to jest fajne właśnie, te rzeczy mogą się wywalać, także to jakoś reaguje, okej, zobaczmy, no na razie jest prosto w miarę.
Lecimy sobie bez większych problemów. Okej, okay, tuk, 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 tuk. Proszę bardzo. No okej, okay, lecimy, lecimy. 20-35 km. Nie, to jest mil na godzinę. O, i się zaczęło. I się zaczęło. Zaczęło się. Halo, halo. Earl, uważaj, drogi Earlu. Proszę cię, musisz uważać. Dobra, do checkpointa byle dojechać. Checkpoint zaliczony i tam jest już koniec. No pytanie brzmi, czy co? To jest taka łatwa mapa? Dead Trap niby, a tak naprawdę nie poczułem ani razu tej śmierci, która się do mnie zbliża. Czy coś, która powinna się do mnie zbliżyć. Czekajcie, w ogóle można oszukać tę grę komputerową i pojechać tędy, bo... No patrzcie. Można oszukać grę. O fuck. O fuck, nie, 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 nie. Oszukałem przeznaczenie. Ale tam nie wjedziemy, nie? Bez tego, no. Tam jest kolejny, to jest checkpoint jednak jeszcze, chyba, z tego co widzę. Aha, no okej, okay, się zabił chyba. No, no nie wiem, właśnie to było tak... Tak średnio bym powiedział, czy on się zabił, czy nie. Aha, czyli to nie był checkpoint, to żółte. To jest po prostu takie chyba pokazanie, gdzie mamy mniej więcej jechać. Tak mi się wydaje. Czyli okej, okay, dobra. Najpierw trzeba dojechać do żółtego. I tam dopiero się chyba zaczynają tak naprawdę schody. Czyli te wszystkie pułapki, które chcą nas zabić na tej mapie. Mamy tutaj jakąś chyba kuszę strzelającą od góry. No tak, ale ja jej w ogóle nie poczułem, jak pierwszy raz jechałem. Także no dlatego mówiłem, że kompletnie nic zabójczego tutaj nie widzę. I co to było w ogóle? To była jakaś mina, czy o co chodzi? Jakieś mina spirit? Halo, gro, odwróć Erla, dziękuję. Erl jest cały, cały zdrowy i w porządku w ogóle. On mi przypomina tego, świniaka, tak? Był prosiak w tym, w twierdzy? Był taki jeden właśnie. Czekajcie, no, te kulki, no, najgorsze na świecie. Denerwują mnie te kulki. One są bardziej tiltujące, tak naprawdę. No, pff, to fajnie, dostałeś kulką w plecy i co, już umarłeś? Earl, no proszę cię, Earl, ty nie na takich, na lepszych polowaniach już byłeś, naprawdę. Earl, ty kurde, typie najgorszy. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że ten Earl się lepiej spisze, bo póki co tak normalnie, no, no tak cienki jest ten Earl, powiem szczerze. W sensie całkiem okej się jedzie na tym kładzie, aczkolwiek no ten Earl, no nie wiem, nie ogarnia najprostszych rzeczy, żeby kulką nie dostać. To już tatę z Matim by sobie lepiej poradzili, tak mi się wydaje. Ciekawe, czy jest to jakaś niska postać, bo bym nazwał ją Manojek wtedy, pewnie, czy coś. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. No to easy, przejeżdżam, to już wiemy. Teraz tak, byle tą kulką nie dostać tutaj na podjeździe. Dobra, nie dostaliśmy kulką na podjeździe, możemy wjechać. Dobra, to jest checkpoint chyba. Co to był? Co to jest? Czekajcie, bo to jest jakiś... Jakiś dziwny chyba materiał w środku był, po którym się jeździć nie da normalnie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Odejm. Oh fuck, dobra, udało nam się przejechać. Jakoś nic nas nie zaczepiło. Ja nie wiem, o co chodzi w tej grze. Ta gra jest bardzo spokojna, nikogo tu nie rozrywa. Ja nie wiem, dlaczego to jest nazwane, że w ogóle gra z brutalnością jakąkolwiek. O Jezu, mina była. Ale zdżukowałem, ale ominąłem minę. Guys, widzieliście to? Bo ja jej nie widziałem na przykład. Dobra, jedziemy, kolejny checkpoint. W ogóle nie mamy tego. Dwie opony chyba mamy przebite. Tutaj, wow, kolejna mina była. Wjeżdżamy do miasta jakiegoś, czy czegoś w tym rodzaju przynajmniej. I teraz co? Mamy zaznaczone mniej więcej chyba gdzie jechać. Patrzcie, jakie tutaj triki. Up, 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 up. Nie no, gościu powinien chyba Red Bulla reklamować bez kapi. Okej, okay, teraz gdzie mamy jechać? Mamy jechać tu gdzieś? Czekajcie, bo ja nie kminię, gdzie mamy jechać w tym momencie. Mamy wjechać dość... A, bo to można rozwalić, okej, okay, to nie wiedziałem, że takie triki można zrobić, rozwalić domek. No, to wszystko fajnie i pięknie, ale ja bym chciał może jakiś checkpointik, albo w ogóle nie wiem, może jednak chciałbym zginąć od czegoś. Ja rozumiem, że w tej grze nie powinno się właśnie ginąć, ale no właśnie się powinno chyba jednak. Czekajcie, to jest jakiś człowiek? No nie, no nas znosi, tym się jeździć nie da, czekajcie. Pójdziemy do checkpointa może, przynajmniej dokładnie, będzie nowy pojazd. No i tym możemy... Jezu, znowu ominąłem minę, nie widząc jej. Naprawdę, no okej, okay. I teraz tak, teraz tu. Zaraz sobie znowu zniszczę opony. Dobra, jest, no, wiedziałem.
Jestem, kurde, geniuszem zbrodni. Nie, dobra, wiecie co, ta mapka jest taka sobie, szczerze powiedziawszy. No nie wiem, no tak, no, no nie, no taka sobie. Dobra, DT5 Escape, The Final Death Tunnel, chyba tam było napisane. No, mamy Tatę i Matiego, także lecimy. Oczywiście swoje propozycje co do nazewnictwa, co do nazywania tych gości, możecie dalej śmiało pisać w komentarzach pod filmem, bo tam widziałem, część z was pisała właśnie jakieś nazwy, część z was oczywiście nie wysiliła się zbytnio. O Jezu, jak mnie rozerwał! Okej, musimy omijać kule i jeszcze piłki. Ja pierdykam. No nie! No nie, no tam by... Ja pierdzielę, tam był checkpoint. Musimy do tego checkpointa dojechać. Czekajcie, pyk, nic nam się nie stanie, bo ta... No, stało się minimalnie, bo tato Matiego ochroni. La 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 la, nic się nie stanie. Mówiłem, nic się nie stanie. Mamy checkpointa. Jest checkpoint przynajmniej, dobra. No okej, okay, możemy teraz jechać dalej. O nie, 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 tu jest mina. O Jezu, Mati! Mati, co ty odwalasz? Mati, no Mati został, kurde, no. Biedny Mati. Wywalone na gościa tak naprawdę. No ja nie chciałem mu mówić, ale on jest adoptowany. Mati, adoptowaliśmy cię z mamą. Naprawdę, mamy już nie ma. Mamy też się pozbyłem. Ale, ale Mati... Nie chciałem ci tego nigdy mówić, ale jednak jesteś adoptowany. To dlatego całe życie byłeś traktowany gorzej. Nie no, żartuję oczywiście. Jesteś najlepszym synkiem, Mati. Tylko tam uważaj, nie? Dobra, no to super! Ojciec roku znowu atakuje. Stanciki z Matim na tyle. Okej, okay, to jest fajne. To już widzę, że mapka jest fajna, pomysłowa. Na pewno. Tylko jeszcze moich umiejętności tutaj jakiś brakuje. O fuck, jestem debilem! Po prostu, bez kapi. Ja pierdzielę. No okej, okay, super, super. I teraz... W którą stronę? Dobra, w tę stronę. Okej, okay, mamy checkpoint przynajmniej. O, oh, Jesus. O, ucięło troszeczkę ma... Jezu, jak Matiego przy... jak nas przecięło! God damn! O kurnia, o fuck, dobrze, dobrze wjechałem. No nie, ja tu widzę te miny jeszcze. Te miny są instant śmiercią dla nas. Ja pierdzie, cię zacznie masakra. Masakra teksańską. No kurde, bo to jest... To pierwsze jeszcze, patrzcie, idzie na sposób wziąć. Oczywiście jak w to nie wjadę i się nie przetnę po prostu. Jak debil. Ale to drugie to już jest trudniej. No, nie widzę dokładnie tego drugiego. O kurde, powiem wam, to jest już trudniejsze. No jak ja mam przejechać niby tam? A tej. O Jezu, ręki nie mam! Mati, ratuj tatę! No, to dużo z nas zostało, naprawdę. Okej, okay, jestem... No ja pierdzielę, jak nas to przycina szybciutko, jak w Salce Sonic taki. Jak ja mam to przejechać? Wydaje mi się, że powinienem może... Właśnie, mogę tak to próbować przejechać. Tylko, że no, to trzeba byłoby jeszcze ogarnąć, jak to dokładnie działa, bo... Możemy... Mogę próbować, ale jak się wydupi tylko Mati, to już jest, że umarliśmy, czy co? No nie wierzę po prostu! Jak to wchodzi jak w masło? No to... No ja... No nie, no ja nie wiem. Powiem wam tak, spróbuję jeszcze 3 razy. Dobra, jeszcze 2 razy. Jeszcze 2 razy spróbuję i dobra, jeszcze 1 raz. Jeżeli teraz nie wyjdzie, to zmieniamy mapkę, bo... Dobra, zmieniamy mapkę. Niestety, powiem wam tak, mapka jest fajna, ale ja nie ogarnąłem. Tak mogę powiedzieć, ta jest mapka fajna. Happy Wally, okej. Zobaczymy, co to będzie za szczęśliwa dolinka. John and Jimmy, czyli Tate i Matty, oczywiście. Także lecimy dalej. Szczęśliwa dolinka, lalala, nic nam się tu nie stanie, bo fucken, no kurde, zniszczyło nas jednak. Okej, okay, myślałem, że nic się nie stanie, jednak myliłem się. Wraz z Matim wybraliśmy się na wakacje. Niestety nie były to wakacje naszego życia, ponieważ czyhały na nas wszelkie niebezpieczeństwa związane z jazdą właśnie po takich terenach. Dobra, mamy checkpoint.
Także powinno być... O Jezu, Mati, weź, no ty już kuszą dostajesz. No nie! Nie chciałem w to wjeżdżać właśnie. Okej, ta mina mnie rozwaliła. Dosłownie i w przenośni. A, możemy w ogóle... Lol. Oszukałem trochę grę komputerową. Myślałem, że nie mogę w ten sposób przejechać. Tylko, że gra mnie oszuka zaraz, bo trzeba tu jeszcze wjechać. Dokładnie, trzeba... No, fuck you, gro komputerowa. Czekajcie, bo ja muszę znaleźć teraz... A, mogę przejechać bokiem, jestem oszustem. Wszystko, żeby wygrać. No okej, okay, patrzcie na... Patrzcie, ale oszuk... Ale przejdziemy tę grę komputer... Ale znalazł sposób, jak oszukać grę. Twórcy gier go nienawidzą. Odkrył jeden prosty sposób. No okej, okay. Ciekawe, czy można byłoby tam od boku wjechać? No nie wiem, aczkolwiek... No ja pierdykam, no co niby? Nie wjechałem przecież na minę żadną. God damn, no. Kurde, teoretycznie powinienem tamtędy jechać, ale wiecie, ja mam wygrać, a nie grać uczciwie. Nikt nie powiedział, że ja będę grał uczciwie. Kurde, nice. Dobra, tędy. I teraz... Nie! Poczułem to, powiem tak, poczułem to. Jak we mnie uderzało. No nie, no kurde, to nas przyspiesza na miny. Dobra, pyk tam, patrzcie. Kurde, zrobiłem grę. You are fearsome, no jasne. Guys, no jestem mega. Change track, okej, okay, przeszliśmy. To znaczy powiem tak, to jest dosyć krótka mapka. Jest dosyć ciekawa. Aczkolwiek można ją oszukać. Także, tak jak ja, można oszukiwać na mapce. Hillbilly Hideout. Race to hidden hideout in the mountains. Beware of traps and campers. Okej. Okay. I tutaj czym będziemy jechać? A, może... Prototyp Lary, co to jest? Ja pierdzielę! Na wózku latamy! Latający wózek! Ej, to jest... Jakie to jest fajne! Ej, ja chcę więcej na tym wózku polatać. Halo? Halo, gro komputerowa. Ja chcę na wózku Jakie to jest dobre! I pan powiedział, to jest dobre! To jest mega! Okej, okay, tak pan powiedział. Czekajcie, bo ja muszę w tę stronę. Dobra, w tę stronę jest tak. Musimy tutaj ogarnąć troszeczkę sterowanie. Ale Jezu, to jest... No i to jest fajna rzecz! I takie gry to ja mogę grać komputerowe. Patrzcie, możemy w ogóle gościom gdzieś odlecieć całkowicie. Przyspieszymy się jeszcze. Odlecimy kawałeczek. No patrzcie na to. Easy, easy. Okej, okay, dobra, jednak te góry nas troszeczkę rozbiły. Tak myślę. Ciekawe, czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć tak, żeby, nie wiem, żeby w miarę na ludzkiej wysokości latać i się nie rozbić za chwilę. Także spróbujemy to zrobić. Okej, okay, czyli tak, tak jak teraz, tylko musimy tym cały czas sterować. Okej, okay, to nie będzie łatwe, to nie będzie łatwe, jak już powiedziałem, aczkolwiek jest wykonalne z tego, co widzę. No, tylko to nie jest takie łatwe, jak już wspomniałem 10 tysięcy razy tutaj przed chwilą. To nie jest takie łatwe, no tylko... O kurde, coś mu obciąłem, ale nie wiem co, trochę się tego boję. Boję się spytać, co mu obciąłem? Kolego, co ci obciąłem? No nie, dobra, to jest zbyt trudne jednak teraz. Ja bym chciał zmienić... czy mogę tutaj zmienić ten? Mogę zmienić po prostu gościa? Change track, no nie, zmienimy tracka, ale nie. Ja chcę to zrobić, ale czymś innym. Zrobimy to mogę samochodem? Tak, The Young Family, okej, okay, jeszcze dzisiaj nimi nie jechałem. Także tatusiek jedzie, jedzie mały karakan i większy karakan, czyli żona i dziecko, córka, dokładnie, żeby nie było. Pyk, proszę bardzo, jak szybko samochodzikiem to można zrobić. Widzicie, pyk, mały karakan. Dobra, lecimy dalej, pyk. O fa, ale nas... Ale nas dziabnęło, ale ojciec, powiem, ojciec miałby szansę przeżyć, z tego co widzę, tak jakoś, nie wiem, wygląda jeszcze w miarę okej okay, ten ojciec, także okej, okay, proszę bardzo, lecimy do przodu, Young's Family, okej, okay, drużyna Youngów, pan Young, pani Young i mały karakan, kurde, no nie mogę, to jest taki karakan, ta córka mi przypomina takiego karakana właśnie małego, najgorszego. No nie wiem, no co ja na to poradzę, guys, no. Co ja na to zrobię? Okej, okay, lecimy i teraz tak, tutaj... Nie!
Ale fart! Ale fart! Ale nam się fartło! I to nie po angielsku fartło. Kurde, nice. Okej, okay, teraz tak, na lewo. Jezu, ta belka jak przeleciała nad jego głową. Nad ich głowami w sumie. Ja pierdykam. Już powiem wam tak, powiem. Gatki były pełne już chyba. Czuję. Okej, okay, dobra. I teraz co możemy z tym zrobić? Możemy te auta zepchnąć. A one po prostu, one chyba będą na nas się spychać za chwilę. Coś tak czuję. Okej, okay, mamy wyskocznię. Dobra, to lecimy. Go wyskocznia! Oh fuck, nie, zatrzymaj się, mamy checkpoint do zgarnięcia. Przynajmniej coś a la checkpoint. Okej, przepraszam was. Dobra, lecimy dalej, teraz tak. No tak, kusza nawet nie ma do nas podejścia w tym momencie. Ja pierdzielę, znowu ominąłem to. To znaczy mały karakan dostał chyba z kuszy w głowę, ale to, to jak już mówiłem, no mało nas interesuje, czy mały karakan dostaje z kuszy głowy w głowę, czy nie. To jest tylko mały karakan. Także okej, teraz tak, podjazd tutaj. Ale! Ale ominąłem! Kurde, jakie dżuki. Okej, mamy to, mamy checkpointa. Ładna mapka, powiem wam póki co, bardzo fajna mapka. No tylko, że nie mogę się tam zrespić, bo nas wydupiło. Dobra, jedziemy w takim razie dalej samochodzikiem. Okej, samochodzik tutaj jest OP, powiem wam. Samochodzik ogólnie jest OP, bo ma jednak te, no cały samochód to jest taka protekcja, nie? Przed śmiercią trochę dla nas. Patrzcie jak lecimy szybko. O Jezu, mały karakan już wyleciał, jeszcze duży karakan chce wylecieć. XD! No okej, okay. Powiem wam, że ten kawałek będzie dosyć trudny do przejechania z tego względu, że po prostu mamy takie przyspieszacze i nie ma wtedy zbytnio panowania, nie mamy nad kierownicą tutaj, ani nad niczym tak naprawdę. Tracimy całe panowanie nad sytuacją. O, mały karakan już wyleciał, Jezu, no nie, no i... Kurde, checkpointu nie zaliczyłem, a to już mnie wypchało do przodu. Dobra, teraz tak, jeszcze raz po ten checkpoint. Będziemy tutaj spokojnie jechać, nie ma już małego karakana. O nie, przejechałem go. Będę miał 7 dni tego, nieszczęścia. O, duży karakan poleciał też. No okej, okay. Będę tak. Jak to już mówiłem ostatnio, ojciec jest zadowolony. Ojciec pozbył się dwóch balastów tylko. O, tu jest nawet zabawka małego karakana, no okej, okay. Lecimy dalej w takim razie. I teraz tak, trzeba to zgarnąć, to nie powinien być problem. Przed samą przepaścią się udało zahamować. Dobrze użyłem w końcu ręcznego, bo zapominam o tym ręcznym zazwyczaj, żeby go tutaj użyć. Także lecimy dalej, proszę bardzo. Proszę was bardzo, proszę was bardzo nawet. Okej, okay, no to jest takie teraz co? Takie terenowe trochę przejazdy. Gdzie jest jakiś checkpointik, halo? Albo jakieś, nie wiem, fajnie gdy było więcej tych do... A dobra, no z jakiejś kuszy do nas chyba coś strzelało, także okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. No i checkpoint, meta, nie wiem, cokolwiek na tej mapie, bo ta mapa się już tak wydłuża troszeczkę. No tak mi się wydaje, przynajmniej, no halo, samochód nam się chyba zepsuł już trochę. Tak średnio chcę podjechać. Naprawdę ja tyłem zaraz szybciej podjadę tutaj niż... No dobra, trzeba ruszyć ten samochodzik troszeczkę w inny sposób, jak widzicie. Trzeba go właśnie bokiem ruszyć i wtedy on się sam ruszy. Okej, okay, checkpoint, o Jezu, ta mapa jest duża, wiecie co? Ja jej chyba nie ukończę teraz, bo w ogóle się zabugowałem tutaj, nie wyjadę chyba stąd. Chociaż, kto wie. No tak słabo, dobra guys. Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Ogólnie dzisiaj sobie wytestowaliśmy właśnie mapy z workshopa, także jeżeli film wam się spodoba i chcecie może więcej filmów z tej serii Guts and Glory, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i oczywiście włączyć powiadomienia. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!